Cześć, witajcie na moim kanale, ponieważ wielki dzień, dzień porodu zbliża się wielkimi krokami. Piekę teraz ile mogę, bo później jak urodzę Bobasa, to na pewno będę musiała dbać o dietę i nie będę mogła zjadać takiej ilości potraw i słodkości, jakie bym chciała. Z racji tego, że wczoraj był dzień marchewki, dzisiaj razem z moją córką będziemy robić ciasto marchewkowe. Takie szybciutkie, do którego potem zrobimy sobie pyszny krem z mascarpone. Do naszego ciasta potrzebujemy przede wszystkim 200 g cukru. Bardzo. I te 200 gram będziemy ubijać z dwoma jajeczkami. Proszę, Natka, wbijaj jajeczka. I zaraz cukier z jajkami będziemy ubijać do otrzymania takiej puszystej masy. Ubijamy. Kiedy nasza masa ma mniej więcej taką konsystencję, przy włączonym robocie będziemy wlewać wąską stróżką 150 ml zwykłego oleju rzepakowego. Następnie, moi kochani, dodajemy 200 gram marchewki. Tutaj jest 200 gram marchewki zmieszanej z jabłkiem i z gruszką, bo miałam taki vibe. Marchewkę zmiksowałam w termomiksie, ale możecie ją również zetrzeć na tarce na drobnych oczkach. Tutaj dodajemy całą marchewkę i będziemy miksować. Nadusia, proszę, może dodawaj resztę. Zaraz będziemy ją powoli mieszać z jajkami. Po wymieszaniu będziemy dodawać po jednej łyżce 200 gram mąki i 50 gram wiórek kokosowych, do których dodajemy pół łyżeczki proszku do pieczenia, pół łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczkę sody oczyszczonej, to nie, to jest łyżeczka, łyżeczkę sody oczyszczonej, jak ją otworzę, proszę bardzo. I łyżeczkę naszego ulubionego cynamonu, łyżeczkę, czyli tą samą, dodajemy cynamon, to jest łyżeczka, tak? Proszę, łyżeczkę, o, od serca, super, wszystko, ok, to zaczynamy mieszać, ok, to teraz przysypujemy nasze składniki i proszę, Nadia miesza, dokładnie, już pięknie pachnie cynamonem, tak naprawdę możemy mieszać w ten sposób. Tak naprawdę zamiast marchewki orzechy, ale Bartek nie chciał orzechów w naszym cieście. Także wiecie, można dodać rodzynki, można dodać żurawinę, także jest bardzo dużo opcji, jak można nasze ciasto zmodyfikować. I tak pięknie wymieszane nasze ciasto, dobrze, że moje dzieci uwielbiają cynamon. Bardzo pięknie pachnie, obłędnie. I tak przygotowane ciasto wylejemy do formy. Forma średnica 24 cm. Przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. I będziemy piec bez termoobiegu, grzanie góra-dół,
przez godzinę w 150 stopniach. Więc później można jeszcze sprawdzić patyczkiem, czy ciasto się upiekło.